Przechodzimy do ostatniego punktu porządku obrad. To jest oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa chciałby jakiś komunikat lub oświadczenie złożyć? Zapytanie, ponieważ tam akurat sprawa drobna, co prawda, ale dotyczyła dwóch ławek, przynajmniej jeden na trzy. Ale miałbym prośbę, bo z tego, co przynajmniej mi powiedzieli przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej, że po prostu pytać ewentualnie, czy konsultować z nami właśnie takie sprawy, które były gdzieś tam wcześniej omówione rok temu. Tam się ewentują to, że po prostu mają hałas codziennie rano, bo przychodzą osoby z psami, a trzeba mieć osoby po prostu cele wypić jakichka. I rzecz jest taka, że myśmy te ławki, znaczy o, przewodniczący podobno powiedział, że ja, że tak powiem, to miejsce wskazałem, bo wskazałem w zeszłym roku, ale potem były jeszcze konsultacje na miejscu z panią Marielą Nowak i to już było ostateczne wytypowanie miejsc, które gdzieś tam powiedzmy miały, znaczy najpierw miały sprawdzić ławki, natomiast tego miejsca ostatecznie tam nie było, więc proszę ewentualnie, żeby zapytać, czy to jest aktualny temat, czy nie następnym razem, bo potem takie nieprzyjemne sytuacje są, że mieszkańcy chodzą i się awanturują do mnie. Dobrze, czy ktoś jeszcze? Ja mam kwestię, czy jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne, czy te działania, które są jakieś przygotowawcze w rejonie ulicy Zarzeczy, to sugerują remont chodnika jeszcze w tym roku, czy to są jakby niezależne od tego zadania? Tak, zgodnie z listą rachunkową, kolejna ulica przeznaczona do remontu to jest ulica Zarzecze, na kierunku od ulicy Nabłonie do ulicy Justowskiej. Dzisiaj powinni chyba wejść już pracownicy z firmy, która to realizuje. I do wyczerpania środków zostało 50 tysięcy, więc do wyczerpania środków finansowych będzie ta ulica zrobiona. Dokąd to wyjdzie, no to trudno w tej chwili tak powiedzieć. Od Nabłonie leci. Od Nabłonie tak stąd. Bo tam jest fragment chodnika w bardzo dobrym stanie. On co prawda prywatnie będzie przełożone wszystko, dlatego że to jest kwestia niwelety, kwestia tam też część chodnika jest pod jakieś tam zajęte jakąś zieleń czy kwiatki. To wszystko po prostu to musi być zrobione jak należy. Natomiast jeśli to było robione z prywatnych pieniędzy, no to już ZKID będzie ustalał tam, czy sobie gospodarz weźmie tą kostkę, czy nie, bo to faktycznie wygląda na to, że to było z prywatnych pieniędzy. Tak. I druga kwestia, rozumiem, że będę w jakimś takim długosie w tej chwili mówił, bo patrzę na kolegę Dzierżaka, ponieważ rozmawialiśmy o tym wcześniej. Czy Wysoki Zarząd zamierza, jeśli tak, zająć stanowisko w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalonego dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Miejskiej Kraków? Dostaliśmy te materiały mailem. Prosiłbym o informację. Jak Państwo zauważyliście, te materiały nie są zasekretowane. Poprosiłem Pana Jacka, żeby przekazał wszystkim radnym i komisjom powiedzmy te materiały, bo już nie miałem możliwości zwołania zarządu w tej sprawie, więc pozostawiłem inicjatywę radnym i komisjom, jeśli taki projekt by się pojawił jako inicjatywa grupy radnych, komisji, no to możemy tutaj faktycznie ewentualnie, że tak powiem, mogliśmy to robić, tak? Natomiast no nie zostało to wprowadzone, nie podał takiej propozycji. Także już jesteśmy w zasadzie przy ostatnim punkcie oświadczenia i komunikaty. Nie za bardzo widzę, natomiast następny zarząd jest proponowany, będzie proponowany na 12 grudnia 2013 roku. Więc znaczy Rada na 12 grudnia 2013 roku. No nie zajęcie stanowiska przez Radę też jest jakąś rzeczą. Nie było projektodawcy. Czyli rozumiem, że radni indywidualnie mogą konsultacje w tym zakresie? Tak. Można zgłaszać, można organizacje pozarządowe uruchamiać. Czy jeszcze ktoś z Państwa? To ja może króciutko na temat tego spotkania z przewodniczącym Rady Miasta. Otóż było zaprezentowane sprawozdanie przez Pracownię Obywatelską o projekcie dotyczącym budżetu obywatelskiego. Następnie odbyła się dyskusja na temat budżetu obywatelskiego i
taka wstępna sonda, jak dzielnice ustawiają się do tego budżetu obywatelskiego. No muszę powiedzieć, że w zasadzie wszystkie dzielnice, które były, albo tak jedne dzielnice nie były, za tym budżetem obywatelskim, aczkolwiek niektóre uzależniały to przystąpienie do budżetu obywatelskiego od tego, czy będą to ekstra pieniądze w budżecie miasta, powiedzmy, zabezpieczone na te projekty. Teraz jest jakby ruch po stronie przewodniczącego Rady Miasta, myślę, Rady Miasta Prezydenta, bo jak Państwo wiedzą, tworzy się teraz budżet i powiedzmy, jeśli te środki byłyby zabezpieczone jako środki ekstra, no to myślę, że wszystkie dzielnice przystąpią. Jeśli nie, no to te, które będą uważały, że warto to kontynuować, to pewnie będą kontynuować. Nas też taka decyzja będzie czekała bez względu na to, co się wydarzy w przyszłym roku, kiedy będziemy projektować środki finansowe na 2015 rok, bo dzisiaj mówimy o roku 2015, natomiast w 2014, jeśli się zdecydujemy, to już myślę od stycznia albo lutego, no będzie trzeba całą tą procedurę, że tak powiem, zrealizować. Możemy ją sobie oczywiście zmodyfikować, możemy ją uprościć, możemy ją zmienić, bo to już będzie nasza rola od początku do końca, pracownia obywatelska, jeżeli to się nie będzie włączać. Oni mieli projekt, zrealizowali go i teraz już jakby wyłączają się z tego. To jest to. I kolejna sesja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 roku, jeżeli to nie zajdą jakieś okoliczności, które by spowodowały, że byśmy musieli przyspieszyć termin odbycia sesji. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę. W takim razie zamykam 35. sesję Rady Dzielnicy 6 miasta Krakowa i to chyba nasz rekord szybkości przeprowadzenia sesji.